have fun, cause we're brothers first. Cause we're been through a lot, but it ain't over. You'll always be with me. Change the game without even knowing. And you'll always be my brother. How can we not talk about family when family's all that we got? Witam serdecznie. Zaczynamy. Kolejny dzień, pewnie żniwny całkowicie, chociaż przeplatany będzie, bo to nie da się tak niestety. Już z samego rana będę leciał po kostkę. Denis będzie przygotowywał żmijkę, którą będziemy podawać zboże na silosy. Tam trzeba nóżki tylko jeszcze dorobić, po prostu. Tak, ja sobie tutaj pomału tak zaczynam uprzątać, żeby to mi wszystko nie stało, nie leżało pod nogami. Oj, uprzątać, no. Przenoszę z kąta w kąt na razie. Tak, muszę jechać po ropę. Wszystkie bańki zorganizować, takie mam na tym, na gospodarstwie. I powinienem przywieźć sporo ropy. I pewnie zaraz może być za mało. Chociaż też, tak jak mówię, cały dzień koszenia nie będzie, tak więc może uda się to wszystko w bańkach. Do Ursusa też trzeba z 20 litrów ropy wlać, żeby to jakoś wyglądało. Wczoraj nakosiliśmy 3 zbiorniki, czy 4, pół pola, a hektar, tak, hektar skoszony i kurwa, 4 zbiorniki by było niemożliwe, 3 pewnie, jedziemy zobaczyć, cyk, 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 o. Jest Bebzon. Tak, o tą żmijeczkę musimy przygotować, żeby ona z jednego kosza na drugi kosz będzie wysypać, po prostu zasypowy. Bo pod ten podsilos się nie da podjeżdżać. Przynajmniej naszą przyczepą. Nie, żadną się nie będzie dało. Tak. No przetestowany, ustawiony, chyba wszystko jest ok. A nie wszystko. Wiatr. Gdy kręcimy wiatrem, to nic się nie dzieje. Albo nie za wiele. Trzeba będzie podnieść klapę. To jest ten. Ten pewnie wariatorek stoi, czy cholera wie co, nie? Jeszcze na jakiej to zasadzie. To jest ten? To jest... co to jest? To nie jest wariator. Tu coś się kręci. Znaczy będzie poobserwować, co się dzieje, czy coś się dzieje, czy to się przesuwa, czy nie. Bo tak jak mówię, nie zmniejszył chyba nam się wiatr za bardzo. Tak. Napęd mocarni, widzicie, za mało jest obrotów, dlatego mi troszkę przystało, muszę obroty dodać na mocarni. O, i będzie dobrze, poza tym. Tak, a trzy przejazdy i 3 zbiorniki, bo jeden jest z każdego i tutaj mamy też 3 przejazdy, znaczy tak, 2 pełne na pewno, a ten trzeci być może, że on nie będzie już po całym hedrze, chociaż powinien być. Bo header ma 4 metry. 4 x 6, 24. A, to nie będzie cały, bo ma pole 23, czyli 1 metr będzie mniej. 23,5 to tam. Nie różnica. No i co? I tutaj zbiornik jeszcze wejdzie. I pełna przyczepa. No to chyba nie jest źle nawet. Ja nawet nie wiem, czekajcie, muszę pomyśleć. Będzie 6 zbiorników, a ile będzie
Półtorej tony można liczyć żyta, pełny zbiornik jak jest? Chyba można. To jest 6 ton, 9 ton. 9 ton z 2 hektarów, jakieś 4,5. To tak o. Można powiedzieć, że nie ma tragedii. Uważaj, że leczy czyściutkie, tylko tym wiatrem tego pośladu troszkę gubimy. No ale to nie jakieś tam ogromne ilości. Dobra. To tak, paliwko, bo od wczoraj, o zobaczyłem, patrzcie, jak się bawi, kurwa, Grzesio. Bo już się zaczął zapowietrze, no się jeszcze, już by chciał, nie? Już będzie brakowało niedługo. Tak więc ten dystrybutor na podwórku będzie potrzebny, jak nie wiem co. Tak, jeśli chodzi o kostkę, to tak jak widać już polałem z rana, przyjechał betonik. Kurde, ale coś widzę, że ciut przedużo chyba go przyjechało. Będziemy sypać za obrzeża najprawdopodobniej. Nie wiem jak to się stało, ale mam 3% baterii. Tak więc ja idę podłączać kamerkę. Podziałam troszkę bez nagrywania, ale na te najważniejsze momenty na pewno się włączyłem. Jak w każde żniwa, taki w te potrzebny jest albatros. I tak miałem o mnie myśl naszła, jakby go przerobić na... Zrobić na nim taki zbiornik. Nawet chyba są gotowe takie skrzynie, co się podłącza pod akumulator i ma dystrybutor. W takim sensie, że zrobić z niego taki samochód do tankowania. Ciągników, kombajnów i innego ustrojstwa. Dobre by to było. Tylko akumulator musiałby być świeży. Palę, jadę pod traktor, pod ciągnik na pole, polami. Tankuję z dystrybutora. O kurwa. Tu też paliwa chyba trzeba wylać. Dobra, jedziemy pod ciągniki, pod te kombajny. Troszkę i tutaj wlałem. O. Zobaczcie, jaka ławica, widzicie to? I to są małe koluszki.
One się tutaj niedługo poduszą. Rozmnażają się, kurwa, jak nie wiem, króliki. Nie widzą, że tam już jest dosyć miejsca dla nich. Dobra, ja biorę lawetę, jadę po toalety z kostką. Akurat jeden kurt dzisiaj. To załatwię to z rana. Zostawiam kamerę w ładowarce i włączę się, jak wrócę. Tak, zaczęliśmy dzień, ja już jestem, palety przywiezione, beton rozplantowany, jadę zaraz zobaczyć do Denisa, Denis jest przy kombajnie, tam zawiozłem paliwo, we dwóch wlejemy, chyba że jest tak ambitny, że on już to zrobił. Tutaj przyjechała czyszczarka, pani dyrektor przysłała, już drugi raz przyjeżdża koło nas, mamy podczyszczony chodnik. Trzeba to zrobić. Chyba od tego trzeba zacząć. Siemano! Jak nastawienie? Bajzona zbyt trochę niedobre, bo chyba nie stwierdzili tą robotę. Co? Wypadł. Gdzieś tutaj jest i wziąłem od Ursusa zapalić, żeby tam jeszcze nasmarować. Co kurwa? Kluczyk wypadł? No. I gdzieś on tutaj jest. A może wpadł do gardzieli? Tak myślałem, ale tutaj nie. Nie, bo on wypadł tu i tu. Bo ty masz ten wykrywacz metalu, nie wiem czy on chodzi. Chodzi, aż poszedł kurwa. Żeś narwał trawy kurwa już? No, już 10 minut, tak się ubawię. To ja myślałem, że tu robota do przodu poszła, a ty kurwa trawę skubiesz. Ty, no cały kombajn jest przesmarowany tam większość, żeby dużo, które nie chodził, ale na przesmarowany, to nasmarowany. On nam zrobił psikusa i wisi pewnie gdzieś na gwoździu, kurwa, wbity tutaj. Ty, no powinien być tu i go tu nie ma, a jeszcze najgorzej, że on jest taki trochę pordzewiały, więc nie będzie go tak widać. Losie, no to chyba idę po wykrywacz, kurwa. Tylko kombajnem trzeba odjechać, żeby wykrywać, bo on będzie piszczał od kombajnu samego. To aż taki dobry masz? No kurwa, najlepszy. No ale tak jesteś pewny, że on się odbił i poleci? Tak, i tutaj jest. Nie ma innej opcji. A z Ursusa nie pasuje? No z Ursusa pasuje, nie? Bo musiałem go później odpalić, żeby header podnieść, nie? No dobra, to kluczyk kupię drugi, też to są standardowe kluczyki. Z Ursusa, a, bo albo tego kurwa nie odpalimy, albo tego nie odpalimy. Chyba, że od motora, nie? Motory też takie mają. WS-ki? WS-ki chyba takie mają. Dobra, idę po wykrywacz, weź nim cofnij tam 2 metry. Paliwo kupiłeś tam w bańkach, jest, nie? 120 litrów, ale do Ursusa trzeba 20 wlać. To 0,4 to będzie... O kurwa jest. No widzisz, ty, no niedaleko byłem. Niedaleko. Ty może jakieś złoto jeszcze znajdziesz. Pierdolę to. Co ja będę robił, jak będę bogaty. Tak. Trzeba zrobić miejsce. O kurde. Poszła. Stój.
Syrenka idzie w następnym tygodniu, jak już się troszkę uspokoi, mógłbym już ją nawet, chyba nawet na lawetę ładować, ale nie. Wróci piękna, tak powiem. Tu trzeba przygotować kosz zasypowy. A ty skurczy się. Rzepak wymucimy. Patrzcie, nawet się nie wysypuje skubaniec. Przyda się. Przyda się. Kręć tą korbką, co się przyspiesza obroty mocarni. Mocarnie. Kurwa, to chyba zastane jest. Ten pasek to już jest do wymiany, kurwa, chyba. Nie mam miarki, 5,5 cm powinien mieć. Dobra, włącz i kręć w drugą stronę. Teraz na tym głównym kole na mocarni schował się pasek, jest mniejszy, nie? To powinno być właśnie lepiej. To przyspieszy teraz. A to do maksa już skręciłeś? No w prawo już. Tam jest schowany ten... A no... I gwintu też już tam nie ma. Tam jeszcze centymetr jest. No to teraz się schował, no schował się sporo. To teraz powinny być szybsze obroty, bo to jest pędne, te odbiera, nie? Tak. Tam powinno być jak najszersze. No to tak trzeba zostawić. Teraz wiatr jeszcze tak samo, zobaczmy. Chyba, że już wiatr... pasek jest wydarty, że to już tu nawet się chowa, nie? Bo tu widać, że o tu kiedyś nawet chodził, jest takie przyrdzewiałe. Pasek jest do wymiany, to ja wiem. Tu niby się przesuwa, widać, że się przesuwa, ale chyba nie idzie górę dół, nie? Bo powinien pasek gdzieś o tutaj być, jak mniej. Włącz mocarnię i też we dwóch zrobimy. Jeden musi kręcić korbą, drugi obserwować. Dobra, ja będę siadał na kombajn. Tutaj przywiozłem trzy opaski takie, coś trzeba pokombinować.
żeby stopki zrobić. Z tamtego pewnie zrobimy, tylko tutaj dodatkowo w poprzek, w prostopadle, płasko celowniki takie mamy i to będzie stało. Na tych opasek jakoś uchwyt, tam dospawać jakoś coś, żeby to skręcić na śrubę, żeby się opierało o tamto. Czyli tak, żmijka będzie w koszu, tu będzie ten stojak, oparta żmijka i będzie sypać do tego kosza. A z tego kosza na silosy i jest plan zapełnić się w tym roku do pełna. A potem mamy kontrakt z Ukrainą, mają kupować od nas po 1200 zł i przysyłać później do Polski jako techniczne za 1800. Ależ jest gorąco. Tutaj na przyczepę zmieszczę jeszcze zbiornik na pewno, a może z półtorej. A z kosza z 2,5, no to zbiornik mogę zostawić na bizonie, także te pole chyba położę, a młody jest teraz, ma przerwę do 12, bo pojechał jakieś załatwiać sprawy. Jak wróci, to będziemy tą żmijkę dopiero uskuteczniać. Byłem u kombajnisty Parczewskiego takiego. On za PRL-u jeszcze opierdalał wszystkie tutaj te połacie ziemi. No i on twierdzi, że kombajnista przede wszystkim musi się czymś wyróżnić, bo to nie jest tylko zawód. To jest styl życia, prestiż, no i romantyzm służby. Także kazał postawić tutaj, jak to się nazywa, zgrzewkę wina. To prawda, ale w moim przypadku niestety to jest niewykonalne. No ale wyróżnić się będę miał czym. Ruszamy! Kurwa możliwe. Co jest kurwa grane ty? Czekaj, zapowietrzył się mu. Musiałem się schować za wąsem, żeby się trochę wyróżnić wśród kombajnistów tutaj w Miłkowie. Taką dostałem poradę, no to jest styl życia. Ale trzeba on zgasł. Znowu zgas. Ale to kurwa czas się napić chyba. Idzie to ratunku szukać kurwa, jak tu nikogo w szczerym polu nie ma. No wczoraj zgaszony był sprawny. Mógł się zapowietrzyć, bo już tej ropy było mało. Dzisiaj wydaliśmy 100. Chyba idę podymam trochę kurwa tam na pompie. Dobra, ja już sobie poradziłem z bizonem. Mogę odpalać i jechać. Hulajnogę wyłączyć, siadać, palić, kosić. Tutaj keszera Bob wywozi. Jedzie facet po keszera po prostu. A tam kurczę wjazdu nie ma. Jeszcze 3-4 godziny i będziemy wjazd mieli pod sam asfalt.
A teraz jeszcze chwilowo trzeba poczekać. Ale udało się, raz odpowietrzyłem dwie śrubki na tym, wiecie, na filtrach, jedna puściła, druga puściła, no, że nogą można pompować, tak więc tyle dobra, siedziałem sobie i dymałem. Już było na tyle ropy mało, widzicie, że nie byłoby koszenia jutro, wczoraj, jutro kurwa. Och. Dobra, start, nagramy i lecę wyrabiać pieniążki, kurwa, jakieś. Nic z tego nie będzie, kusali w zbiorniku. Trzeba będzie przykontrolować. Skurwiel się za powietrza znowu. Opierdolony dziadu ty. Na twę mękę kurwa dzisiejszą. O cię chuju złoty. No niby już. I co się zesrało kurwa znowu. Taka robota do chuja niepodobna. Za słabo odpowietrzyłem. O. Syknęło powietrze. No bo dobrze robię. Najpierw tą śrubkę. Jak z tej przestanie powietrze, to znaczy, że z drugiej trzeba. Albo wziąć kurwa butelkę, jechać szybko, jest, jestem pod domem hulajnogą. Wezmę sobie ropy 1,5 litra. Mam strzykawkę i strzykawką tą śrubkę napełnić kurwa z szklanki na full. Bo to chyba nic z tego nie będzie, coś widzę. Dobra, tak spróbujemy. Byłem, mam. Kurwa, tej śrubeczki nie zgubić tylko. To jest ropa, co młody z baniek nie pozlewał. Kurwa, zobaczcie ile tego tam jest. Ja już taki biznes od razu sobie wymyśliłem, że będę skupował stale bańki po ropie. Już bym śrubkę zwalił. Orzesz kurwa, siuka. Zawzięte. Bizony są zawzięte. Ale kombajniści jeszcze bardziej. Jedną nogą pompuję, drugą wlewam tą ręką paliwo, a trzecią zmieniam łożysko kurwa na wentylatorze. Kurwa, no zaraz tracę tą śrubkę. Wyżarło wszystko z filtrów i nie zaciągnęło nowego, no.
Dobra, niby ju, teraz muszę to wytrzeć wszystko i ręce też. Skurwielu ty! Już mam kurwa dość tego korzenia. Trzeci raz się zapowietrzył. Czyli coś robi źle. Niby tutaj są filtry odpowietrzone, ale to jest za mało. Czyli teraz robimy tak. Odpowietrzam filtry. Uruchamiam. I luzuję wszystkie wtryski, aż przejdzie przez pompę, kurwa, powietrze wypchane wtryskami. No bo to chyba to. Kurwa, nie wiem. Czegoś się zapowietrza, dziad jebany. No. No. Kurwa, 12:48. Zacząłem o 11:00. To już 2 godziny przestoju dzisiaj. O! Czyli wszystko jak powinno być, nie? Czyli jak normalne żniwa, no. Jadę sprężarkę, przywiozę nabitą. Ciekawe, czy albatros odpali. Chciałby, ale nie może. Co jest, kurwa, z tego? Ludzie. Kurwa, same koło od bizona. Kurwa, traci przyczepność na trójce. Jadę tam. Nie zapalę się. To chyba nie na dzisiaj robota jest, wiesz? Tu muszę zrobić jakoś maskę na chłodnicę. Jeszcze ja zaraz będę szukał coś do zbiornika, czy bąbelki idą. Ja, skoro się tak uczynię, wszystko jebie, to może powinien zmienić nazwę kanału na Sasha Gray, co? Wiesz, o, dowcip ci się wyostrzył, kurwa. Ty ropy wlałeś, czy ty kurwa spuściłeś? Wlałem. Tam widać, że jest, no ile, tam 20 cm podkorek brakuje. No. Dobra, byłem właśnie w sklepie, kupiłem nową pompkę zasilającą. Calutką, razem z odstojnikiem. Także zakładamy, zmieniamy, właśnie przyjechałem po kluczyk 10. Bo tak, dmuchnęliśmy sprężarką do zbiornika, wszystko się ładnie cofnęło, narobiłem ciśnienia w zbiorniku, zakryłem szmatką wlew i wsadziłem sprężarkę, kurwa, i wężem wszystko ładnie poszło. A ta pompka jakoś tak pompuje, jakby chciała, nie mogła. Mi się zdaje, że ona jest walnięta. I spróbujemy, no a co tu dużo gadać, idę zaniosę kluczyk.
kombajnowanie, kurwa. Młody, masz skręć tą kurwa tą, ja muszę jechać. Jak uruchomisz, odpalisz, jedź w tą stronę. Ja powiem ci, ten cały kurwa romantyzm tego zawodu to pierdolę, idę gole wąsa. Ja się do tego nie nadaję, kurwa. Jadę paletę, przywiozę kostki, bo znowu zbrakło i w ogródku pogrzebie do tego, to mi wychodzi. A jak nie odpali, to polej go benzyną i podpal. Nie ma sprawy. Tylko nagraj mi to, żeby to się uwieczniło. A tu jeszcze burza jakaś idzie, grzmi i błyska, ja pierdolę. Powiem wam, że mi nie zależy na tym zbożu nawet, nie? Już mnie chujica jakaś bierze z tego wszystkiego. A co dopiero jakbym się martwił jeszcze o to dodatkowo, jakoś ponadprzeciętnie. Jakbym miał z tego żyć, rodzinę utrzymać. Masakra jakaś, kurwa, to zwariować idzie. Olatać się o tym ściernisku w to i z powrotem, skurwysyn ten bizon pierdolony przejedzie 10 metrów się za powietrza. W wężach niby wszystko jest. Ocie chuju złote. Nie dla mnie. Tak, jadę po odpływ liniowy. Odpływ liniowy i zbrakło palet, parę kostki. Znaczy dwie dokładnie. Przywiozę. Dzisiaj będziemy mieli już wjazd z szosy na podwórko. No już tylko dotknąć praktycznie, ale jeszcze nam zbrakło, jeszcze trzeba było przywieźć, jeszcze te liniowe trzeba założyć, jeszcze chmura idzie, chuj wie co będzie, ale chyba nie popada z tego jakoś. Nie tak. Lepiej, żeby nie podało. No i podocinać trzeba będzie tutaj te skraje. To jutro. Tak, jestem z powrotem, jedziemy zobaczyć co tam przy kombajnie się dzieje. Pojechał, kurwa, ale dosłownie niedawno. Dosłownie niedawno musiał ruszyć, bo jeszcze nawet nie zrobił drugiego śladu. Ja pierdolę, ale kupek jeszcze narobił, jeszcze mu się zapowietrzył. Czyli pompkę zmienił i pomogło. Pompkę zmienił i pomogło. Chociaż chuj wie, go tam nie słyszę. Ale może być nie słychać, no. Pole długie. No dobra. I tutaj jest na dwa razy, w to i z powrotem. Czuję kurwa nowy napływ sił. Dynis napisał, że będzie sypać trzeba. Jedziemy. O, czyli co? Czyli dobrze jest. Gdzie ja się wykręcę teraz? Ta przyczepa jest bardzo wywrotna. Sypać w locie. Odzus tej słomy jest tak żółty, jakby to był kamuflaż jego. Denis uratował żniwa. Jak obok? To też gdzieś tam piątką nie trzeba jeszcze. Nie powinno być dobrze. Dalej czyste leci, trochę jest pognieconych, może jest za duże te obroty mocarni jednak. Jest kilka takich
ma tragedii. No. Ale wiatr zmniejszony, a dalej czyste w miarę leci. Tutaj już przyczepę mam pełną, a tutaj dwa zbiorniki zostały. I co? Kurwa, klęska urodzaju. No już nawet chmury lekko. I co, pompka? Założyłeś pompkę i było dobrze? No i powoli też nie chciało, ale później załapało to, kurde, elegancko, wiesz, było czuć. Dobra, to ja Władka podczepiam z małą przyczepą i jeszcze na Władka nasypiemy. No dobra, a myślę, że jeszcze do tego trzeba będzie trochę lekko. Nie, no trochę by się zmieściło. No musimy to zmieścić. Królowie żyta, kurwa. Dobra, jadę chować przyczepę na halę. Podpinamy Władka. Niech Władek też pokaże, na co go stać. Denis mówi, że będzie kosił dalej. Krople wody są. Ja się kręcę. Do tego, że się nie spodziewał. Ja chcę tu. Tyłem chcę do hali wjechać. Co ci znowu jest? To jeszcze nie znaczy, że to jest wykonalne. Ale chyba jest. Czy synu? Poprawę mi mam. W tym miesiącu. Dobra. Wykręcony teraz do hali. Na lusterka. Dobra, efekt naszej ciężkiej pracy jest zabezpieczony. Teraz trzeba podpinać Władka. Musi ratować gospodarstwo przed deszczem jeszcze. Władziu, żeś się nie spodziewał tego, co? Idę po akumulator. Szybko, Władziu. Ach, ty to i bez pompowania byś chyba odpalił, coś mi się wydaje.
działa. Ja pierdolę, władzie, władzie. Tak, kiedy się paliło, tu gdzieś. Mamy problem, kurczę, zaczął lecieć olej z orbitrolu, któryś wąż pęknięty, ale jak to się stało, przecież on nie był używany, kurde. Tylko jeden wąż do wymiany idzie, ale to już chuj, nic dzisiaj nie zrobię. A to Władeczek jaki, co? Spodziewaliście się czegoś takiego? Ja to nie. Kurwa, pasowałoby to zmieścić. I uszczelnić. Idę po szczotkę. Ja idę po szczotkę! Nie ty! Nie ty! Tu dwa, o to wejdzie już całość tutaj. Tutaj nie ma szyberka. Trzeba, a ona w ogóle na boki tylko kibruje. Z boku jest szyberek, na resztę się połepotuje do silosa, nie? Dobry plot. Kurwa, z roboty do roboty, nie ma nic przerwy. Ale bizon do memłał. To memło to żyto. Zaraz wchodzimy w owiec sąsiada, już podczepiała przyczepę. Tutaj chyba z 1,5 hektara będziemy mu kosić. A potem ten drugi dzień, jutro jedziemy za kukurydzę, o tamtą co widać. I 8 hektarów, prawie 9 żyta. Jeszcze lepszego jako tutaj było. Mówię tylko po to, że będę się bizon męczył. Muszę Władka jeszcze naprawić przy okazji. No, dumę widać wokół, dwie pełne przyczepy z 2 hektarów.
Teraz trzeba wcofać jakoś na halę z tym. Dobra, palę go. Wodę troszkę przeczyści, wchodzimy jeszcze do sąsiada na pole. Dziś ten dzień, mamy płody pochowane. Plonu a plonu. Wszyscy zmęczeni. Także kończymy ten dzień, bo widzą nam się dzisiaj wyznaki. Skurczy. Czyli, bo tam to co jeszcze je koszenie? No tam jest ile? Z hektar, może półtorej, no nie wiem. Wszystko się... Ja dzwonię do Pawła, czy on przyczepę, to przyczepę, czy nie. A my się żegnamy i widzimy się jutro. Niech plon będzie z nami.